O, bracie jest Junggang. tak? Chyba jesteś w dobrym nastroju. Czyżby przydarzyło ci się coś dobrego? <noise> jesteś spostrzegawczy! Nie uwierzysz, jak doskonałe wieści mam dla was wszystkich! Świetnie! Posłuchajmy! Słyszałem świadectwo, A? że Pan potajemnie stał się ciałem i stąpił na ziemię! Pan stał się ciałem? Tak! Stąpił potajemnie! Zgadza się? Jak to możliwe? Ha. W Biblii zapowiedziano, że nasz Pan powróci z obłokami na widoków wszystkich. Towarzyszyć temu będą pioruny, kłębiące się chmury, maszerujące wojska, trzęsienie nieba i ziemi. A nastrój będzie podniosły wszyscy oddadzą się radosnemu uniesieniu i nie dającej się opanować żarliwości, ej, to ej, uczucie. Ej, ej. Wydajesz się upojony. O, tak. Znasz tylko część historii, nie wiesz, wszystkiego. Eee, a dlaczego tak uważasz? Co mówi Księga Objawienia 1.7? Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. He, powiedziałeś właśnie, że Pan przyjdzie z obłokami, a ludzie oddadzą się radosnemu uniesieniu. Zgadza się. Czemu więc napisano, będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi? E? no... E? No. Czemu ludzie mieliby lamentować, widząc jak przyjdzie z obłokami? Ech, jeżeli chcesz to zrozumieć, musisz się przyjrzeć innym proroctwom o powrocie pana. Innym proroctwom? Hmm, w Biblii jest znacznie więcej proroctw na temat powrotu pana. Tak? Uwierz, że przyjście z obłokami to nie jedyny sposób, w jaki pan powróci. Chcesz mi powiedzieć, że pan przyjdzie w innych okolicznościach? Tak, zgadza się. Co napisano w Księdze Objawienia 16.15? Oto przychodzę jak złodziej. A w Ewangelii Mateusza 25.6? O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. A w Księdze Objawienia 30.20? Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. A co z Ewangelią Łukasza 17? Hej, <grym> zaraz. Czy to ma być wykład o Biblii? Opowiadam o różnych wersjach powrotu pana. Te fragmenty Biblii dowodzą, że pan przyjdzie w inny sposób? Nie zauważyłeś? O północy zaś rozległ się krzyk: Stoję u drzwi i pukam. Przychodzę jak złodziej. Czy ty nadal nic z tego nie rozumiesz? Rozum, rozumiem, rozumiem, że nie rozumiem. Lepiej mi wyjaśnij. Gdyby jedynym sposobem powrotu pana miało być przyjście z obłokami, jak miałoby się wypełnić proroctwo o przyjściu jak złodziej? E, racja. Jeśli przyjdzie z obłokami, wszyscy go zobaczą. Czy trzeba będzie krzyczeć, oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie? Czy pan będzie wtedy musiał odpowiedzieć, stoję u drzwi i pukam? No, tak. Więc to nie może być jedyny sposób jego przyjścia. Tak? Wyjaśniaj dalej. Zgodnie z proroctwami pana, najpierw wstąpi potajemnie, potem pojawi się publicznie. O północy rozległ się krzyk stoję u drzwi i półkam i jak złodziej to odnosi się do potajemnego przyjścia. Oto przychodzi z obłokami dotyczy jego publicznego ukazania się. Właśnie w ten sposób wypełnią się proroctwa pana. A, teraz rozumiem. Pan powróci najpierw potajemnie, mm. a potem publicznie. Tak. Ale dlaczego przyjdzie potajemnie? Potajemne przyjście a? oznacza, że Bóg stanie się ciałem i przyjdzie na Ziemię jako Syn Człowieczy. Bóg stanie się ciałem? Przyjdzie jako Syn Człowieczy? Czy to opiera się na proroctwie? Oczywiście, że tak. Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał, że powróci jako syn człowieczy, ukaże się jako syn człowieczy i przyjdzie jako syn człowieczy. Na przykład, co napisano w Ewangelii Łukasza: 17:24-25. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi. Tak będzie i z synem człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. To istotnie opiera się na proroctwie. Tak. Ale kogo dotyczy fraza syn człowieczy? Syn człowieczy oznacza kogoś, kto zrodził się z człowieka i jest człowiekiem. Jeśli to istota duchowa, nie można jej nazwać synem człowieczym. Masz rację. Proroctwa ukaże się jako syn człowieczy i przyjdzie jako syn człowieczy. Mówią o powrocie pana, który stał się ciałem. Jeśli Bóg nie stanie się ciałem, nie można nazywać go synem człowieczym. Także Bóg Jachwe pod postacią ducha nie jest synem człowieczym. A zatem przyjście syna człowieczego dotyczy Boga, który stał się ciałem. Właśnie! To wielka tajemnica! Pamiętajmy, że pan Jezus zapowiadał, ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. To jeszcze wyraźniejszy znak, że pan powróci, kiedy stanie się ciałem! Gdyby pan miał powrócić tylko z obłokami, w jaki sposób to proroctwo mogłoby się wypełnić? Racja. Gdyby pan powrócił jedynie z obłokami, kto mu się sprzeciwi, bądź go odtrąć. Właśnie, teraz zrozumiał. Owszem, zrozumiałem. Ha. Ale dlaczego Bóg staje się ciałem w dniach ostatecznych? Hej, to bardzo słuszne pytanie. Co to znaczy? Bóg staje się ciałem w dniach ostatecznych głównie po to, żeby dokonać dzieła sądu. Dokonać dzieła sądu? Mm -hmm. Bóg wszechmogący rzeczy. Kiedy tym razem Bóg przyjdzie w ciele, Jego dzieło będzie polegać na wyrażeniu Jego usposobienia głównie przez skarcenie i sąd. Na tym fundamencie przynosi On człowiekowi więcej prawdy, pokazuje więcej sposobów praktykowania jej... Oraz osiąga swój cel zdobycia człowieka i uratowania go od zepsutego usposobienia. Oto, co kryje się za dziełem Boga w wieku Królestwa, z książki Słowo ukazuje się w ciele. A więc Bóg stanie się ciałem i przyjdzie wyrazić prawdę i dokonać dzieła sądu. Tak? Wtedy wypełnią się proroctwa pana Jezusa. O, ale które? Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał synowi. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Bóg stanie się ciałem w dniach ostatecznych i wyrazi prawdę. To proroctwo pojawia się wcześniej w Biblii. Właśnie. Hej, dlaczego Bóg nie dokona dzieła sądu pod postacią ducha? Zastanów się. Hmm? Gdyby Bóg wyraził prawdę i dokonał dzieła sądu pod postacią ducha, czy ludziom łatwo byłoby to zrozumieć i przyjąć? Hej, coś sobie przypomniałem. W Biblii napisano, Wtedy cały lud widział gromy i błyskawice i słyszał głos trąby i dostrzegał dymiącą górę. Gdy lud to widział, cofnął się i stanął z daleka. I mówił do Mojżesza, ty mów do nas, a będziemy słuchać. Ale niech Bóg do nas nie mówi, byśmy nie pomarli. O czym nam mówi ten fragment Biblii? Jeśli Bóg przemówi przez błyskawice, ludzie nie pojmą Go i będą bali się zbliżyć. Czy to słuszne? Całkowicie słuszne. Bóg Jahwe powiedział do Mojżesza... Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. I właśnie dlatego Bóg musi stać się ciałem, żeby dokonać dzieła sądu. Mhm. Bóg wszechmogący mówi, gdyby on spróbował zbawić człowieka bezpośrednio poprzez ducha, człowiek nie byłby w stanie dostąpić jego zbawienia. Gdyby Bóg nie przyjął zewnętrznej postaci stworzonego człowieka, ludzie nie byliby w stanie dostąpić takiego zbawienia. Albowiem człowiek nie może w żaden sposób zbliżyć się do niego. Podobnie jak nikt nie mógł podejść w pobliże chmury Jahwe, tylko stając się człowiekiem stworzonym, czyli poprzez fakt, że jego Słowo stało się ciałem, którym on się stanie, mógł on osobiście wpoić Słowo we wszystkich, którzy za nim podążają. Tylko wówczas człowiek może sam usłyszeć Jego Słowo, zobaczyć Jego Słowo i przyjąć Jego Słowo. A wówczas przez to być w pełni zbawiony z książki Słowo ukazuje się w ciele. Teraz wreszcie zrozumiałem. Hmm. Bóg staje się ciałem, ponieważ wymaga tego Jego plan zarządzania i zdeprawowana ludzkość. Tak. To jest bardzo głębokie. Głębsze jest znaczenie potajemnego przyjścia Boga w ludzkim wcieleniu, by dokonać jego dzieła. To, to nie wszystko? Biblia mówi, hmm? że kiedy powróci Pan, oddzieli dobre sługi od złych, kozy od owiec, ziarno od plew, mądre panny oddzieli od głupich, prawda? Tak jest. Jak to się łączy z powrotem Boga jako wcielenie, by dokonać dzieła? Słuchaj, dam Ci dość luźny przykład. Proszę. Jeśli cesarz chce zrozumieć swój lud i pozbyć się zdrajców, co powinien zrobić? Powinien przywziać zwykłe szaty. Zgadza się. Jeśli będzie jechał powozem w otoczeniu Straży Cesarskiej z całym przepychem, urzędnicy będą starali się godnie go przyjąć i będą unikali potknięć. Racja! Niemożliwe byłoby rozpoznanie, kto jest lojalny, a kto jest zdrajcą. No właśnie. Bóg staje się ciałem, żeby Hej, pracować. I co Chcesz powiedzieć, że Bóg w ludzkim wcieleniu łatwiej przejrzy ludzi? Zgadza się. Jeśli zaś przyjdzie z obłokami, wskaże jakąś osobę i nazwie ją złym sługą, a inną osobę nazwie kozą, wskaże ciebie i powie, że jesteś panną głupią. Byłbyś pewien, że ma rację? Gdyby nie miał dowodów, to oczywiście nie. Gdy Bóg stanie się ciałem, by dokonać dzieła, obnaży wszystkich ludzi. Kto poszukuje prawdy i słucha głosu Boga, jest panną mądrą. Widzi postać Boga w słowach i dziele Boga Wszechmogącego i raduje się na jego powrót. Owieczki Boga słyszą jego głos. Tymczasem panny głupie, ponieważ wcielony Bóg wygląda zupełnie zwyczajnie. Osądzają go, uciskają i opierają się mu. Właśnie w taki sposób obnaża się złych ludzi. Orety. Wcielony Bóg naprawdę podzieli ludzi na dobrych i złych. Mhm. Bóg jest taki mądry. Cielony Bóg będzie dokonywać dzieła, wyrażać prawdę, osądzać, oczyszczać i zbawiać ludzkość. Wyodrębni grupę zwycięzców przed wielką katastrofą. Później, kiedy Bóg sprowadzi katastrofę, będzie nagradzać i karać. Ujawni się przed wszystkimi ludami Ziemi. A więc takie są kolejne etapy jego dzieła. Ci, którzy przyjmą dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, zostaną skarceni przez jego słowa i oczyszczeni. Bóg przyjmie ich do swego królestwa, doznają spełnienia jego obietnic i błogosławieństw. Więc kluczem do przywitania powracającego pana jest wsłuchanie się w jego słowa i przyjęcie dzieła potajemnie wcielonego Boga w dniach ostatecznych. Tak, zgadza się! Bóg Wszechmogący mówi. Wielu ludzi może nie obchodzić to, co mówię. Ale nadal chcę powiedzieć każdemu tak zwanemu świętemu, który podąża za Jezusem, że kiedy zobaczycie Jezusa zstępującego z nieba na białym obłoku na własne oczy, będzie to publiczne pojawienie się słońca sprawiedliwości. Być może będzie to dla Ciebie czas wielkiego podekscytowania, jednak powinieneś wiedzieć, że czas, kiedy będziesz świadkiem zstępowania Jezusa z nieba, jest również czasem, kiedy ty zstąpisz do piekła, aby ponieść karę. Będzie to zwiastunem końca Bożego planu zarządzania i czasem, gdy Bóg nagrodzi dobrych i ukaże niegodziwych. Bo Sąd Boży skończy się, zanim człowiek zobaczy znaki, ponieważ istnieje tylko wyrażenie prawdy, z książki Słowo ukazuje się w ciele. Słowa Boga Wszechmogącego są bardzo jasne. Jeśli ludzie oczekują, że pan Jezus ukaże się z obłokami, ale odtrącą dzieło pana Jezusa, kiedy przyjdzie potajemnie, skutki będą przerażające. Tak. Jeśli czekasz, aż Bóg przyjdzie z obłokami, żeby go przyjąć, łatasz dziurawą łódź po wypłynięciu w morze. Jest już za późno. Dobra, muszę lecieć. Dokąd się tak spieszysz? Poznać dzieło Boga wszechmogącego w dniach ostatecznych. Widzicie on naprawdę zrozumiał.